Dziękujemy wszystkim patronom tego odcinka. Bardzo się cieszę, że Państwo cenią naszą pracę i że nas wspierają. Szczegółowa lista patronów dostępna jest w opisie. Najden Merhaba, dzień dobry. Nazywam się Karolina Wandalszowska, a to jest podcast Instytutu Badań nad Turcją w szpilkach dookoła świata, w którym rozmawiam o Turcji zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zagranicznym. Jeśli cenicie Państwo treści przybliżane przez Instytut Badań nad Turcją, możecie wesprzeć naszą działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Instytut Badań nad Turcją. Moim Państwa gościem jest dr Aleksander Olech, specjalizujący się w kwestiach Afryki, wpływów Francji w Afryce i kwestiach związanych z Afryką. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie po raz kolejny. No właśnie cieszę się, że po raz kolejny rozmawiamy. Wtedy rozmawialiśmy w podcaście o Francji, do czego Państwa odsyłam, jeżeli Państwo chcieliby wiedzieć więcej o relacjach francusko-tureckich. A dzisiaj porozmawiamy trochę inaczej. Porozmawiamy o Afryce, dlatego że mimo wszystko dalej w Polsce niewiele osób wie o tym, że Turcja jest żywo zainteresowana Afryką. Dlatego, żeby Państwu tak przybliżyć to, chciałabym tylko powiedzieć, że Turcja w 2022 roku miała aż 44 ambasady otwarte w krajach afrykańskich. Tam prowadzi również swoje biura, szkoły, fundacja Marif, która przejęła szkoły prowadzone wcześniej przez Hizmet Ruch Gülena, ma aż 175 szkół w 25 krajach. Turkish Airlines lata w 61 miejsc w 41 krajach afrykańskich, więc jakby to żywe zainteresowanie jest i też stara się przekazywać swoje soft power. Ale chciałabym Ciebie zapytać od drugiej strony, jak to właśnie wygląda z perspektywy państw afrykańskich. Jak one postrzegają to zaangażowanie, wchodzenie Turcji do Afryki? Czy to soft power przynosi rezultaty? No bo Turcja inwestuje w to soft power, bo to też nie jest tak, oczywiście przynosi jej to korzyści, ale to też nie jest tak, że ona za to nie płaci. Więc jak to wygląda z drugiej strony? Czy kraje afrykańskie postrzegają to pozytywnie? Czy w ogóle to dostrzegają? Czy to ma jakiś realny wpływ? Może zacznijmy od tego, że to tureckie zaangażowanie w Afryce subsaharyjskiej no, dla nas może być pewnym nowum w polityce Ankary, dlatego że wspomniałaś o liczbie ambasad. W 2002 roku to było 12 przedstawicielstw na kontynencie afrykańskim, teraz 43. No, można uznawać, że ta liczba 44-43 jest utrzymywana, więc jest to bardzo, ale to bardzo znaczna obecność. Więc ta polityka Ankary względem tutaj Afryki no, jest bardzo mocno dla czasów partii AKP, w zasadzie AKP, AKP, w zależności od tego, jakie mamy słuchaczy tutaj, od roku 98 uruchamiana, czyli no, dopiero powiedzmy takie ćwierćwiecze, kiedy ta African Initiative Policy się rozwinęła i dopiero też w 2005 roku Turcja została takim obserwatorem Unii Afrykańskiej, a dopiero w 2008 partnerem strategicznym dla Unii Afrykańskiej. To oznacza, że na przestrzeni tak naprawdę 20 lat rozwinęło się to wszystko, co chcieliby Turcja, w zasadzie teraz Erdogan, który jest bardzo aktywny, też jego żona bardzo była aktywna w tych działaniach, w kontekście tego soft power, czyli wspomniałaś o Gulenie, czyli ta budowa szkół, wspieranie biznesów, organizacji społecznych, ale moment kluczowy to jest 2016 rok, kiedy zapoczątkowano taką wielowymiarową współpracę z instytucjami rządowymi krajów Afryki, ale także pozarządowymi, ale mimo wszystko prorządowymi. To oznacza, że prezydent Erdogan i też wcześniej Ahmed Davutoglu patrzyli na taką kooperację na jednym poziomie, czyli rządowym, ale też pamiętajmy, że te wszystkie placówki czy też interesy w ramach sektora prywatnego są kluczowe, żeby całościowo utrzymać taką kooperację, która będzie miała no, charakter przede wszystkim finansowej korzyści w postaci wymiany bilateralnej. Więc to zwiększenie placówek to jest jedno, ale ta obecność samego Erdogana jest niezwykle ważna, dlatego że on sam
odbył aż 52 oficjalne wizyty do 31 państw afrykańskich. No to jest ogromna liczba, która no, nawet samego Macrona, czy Szojgu, czy Blinkena no, przykrywa po prostu. Kwestia postrzegania przez kraje Afryki jest dokładnie taka, jak możemy sobie to wyobrazić, czyli kolejny partner do rywalizacji, kolejne państwo, które chce tak naprawdę z krajami Afryki rozmawiać i to nie jest tylko kwestia polityczna, ale za tym idą inwestycje, czyli ten wolumen handlowy z 2003 roku 1,3 miliarda, nagle w 2021 to jest prawie 11 miliardów dolarów. To jest coś, co kraje afrykańskie uwielbiają. To się nazywa alternatywa, czyli pojawia się ktoś ze swoim soft power, kto jest obecny militarnie, bo możemy tutaj pomyśleć oczywiście o Libii, możemy pomyśleć o Somalii, o zaangażowaniu właśnie tutaj na rogu Afryki, ale kwestia kluczowa dla krajów afrykańskich to będzie te inwestycje i otwarcie się właśnie na ten rynek afrykański, gdzie inne kraje mają swoje spojrzenie na rywalizację, powiedzmy Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Zachód, czy choćby teraz France Afrique, czyli Francja wypychana z kontynentu i nagle jest Turcja, która otwiera się na inwestycje choćby w takiej Etiopii, czy odbudowanie portu w Sudanie, to jest coś, co daje Turcji takie budowanie swojej polityki nie tylko i wyłącznie na politycznym stricte opowiadaniu o tym, jak będą obecni w Afryce, tylko wchodząc głęboko we współpracę gospodarczą, rozwijając politykę ambasad, ale też właśnie cały hub logistyczny, bo Turkish Airlines są cholernie silne na kontynencie afrykańskim i także ich partnerzy, którzy tworzą cały ten potentat turecki, że tak naprawdę całą Afrykę możemy przy wsparciu tureckich linii zwiedzić, no to jest coś, co krajom afrykańskim się podoba, dlatego że bez przeszłości kolonialnej, a Turcja jej w Afryce tak naprawdę nie ma, nie ma tego bagażu i w swojej retoryce bardzo podkreśla, że ta kooperacja nie jest nastawiona na eksploatację złóż mineralnych, no, czy jest to coś innego, ta odmienność powiedzmy od tych kolonialnych mocarstw i też jest coś innego, czyli ta zależność powiedzmy krajów afrykańskich kredytowa od Chin, no tutaj jawi się Turcja jako partner stawiający na współpracę i kooperację dwustronną. To także jest ta kwestia kooperacji kulturowej, czyli te centra kultury, gdzie można się uczyć choćby języka tureckiego. Myślę, że ty będziesz więcej wiedziała, ale choćby Instytut Yunusa Emre, który otwiera kolejne swoje placówki, a już teraz blisko 15 tysięcy Afrykańczyków skorzystało ze stypendiów udzielanych przez Turcję. Więc takie centra, czy w Rwandzie, czy w Nigerii, one są świetne, jeśli chodzi o taką relację budującą pozytywny wizerunek Turcji. Więc kraje Afryki będą postrzegały to jako kolejne państwo, które może zrobić różnicę, a automatycznie nie ustawia ich albo po stronie lewej, albo prawej. W tym momencie mam na myśli lewą, czyli Zachód, a prawą, czyli powiedzmy Chiny i Rosja. Jest to opcja pośrodku, która jest idealna, dlatego że współpraca z Turcją automatycznie nie wykreśla innych partnerów. To oznacza, że nie jest tak, że jeśli pracuję z Francją, to nie mogę z Rosją i w drugą stronę. To jest kolejny kamyczek do ogródka, czyli soft power w pełnej okazałości. Oczywiście Ankara jest bardzo aktywna na polu współpracy militarnej, więc ma tych umów bardzo wiele. Jeśli Federacja Rosyjska ma blisko 40 porozumień na kontynencie afrykańskim, Rosja ma podobnie, też blisko 40, więc ten turecki przemysł zbrojeniowy też mocno wpływa na postrzeganie nie tylko samego Erdogana, ale tej całej jego partii. Oczywiście flagowy projekt, czyli drony, no ale ta kooperacja to jest też dozbrajanie, czyli Czad, Angola, Etiopia i to cały czas będzie rosło, to cały czas będzie się rozwijało i Turcja widzi, że to wsparcie polityczne może też się przełożyć choćby na ich udział w misjach ONZ, czy to w Sudanie, w DRK, czy w Mali. I to w całym takim zamknięciu tworzy nam obraz partnera, który patrzy wszechstronnie na kontynent afrykański, niemniej nie wchodzi tak dynamicznie i tak wyniszczająco, żeby być postrzeganym negatywnie. I nawet jeśli dużo znajdziemy wad w obecności Turcji, też niedociągnięć, też pewnego takiego przeładowania na kontynencie afrykańskim, to mimo wszystko zawsze na pierwszym miejscu myślimy o Francji, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, czy
krajach Półwyspu Arabskiego albo Indiach, a tutaj stopniowo Turcja rozwija swój potencjał, no z czego mogą być zadowoleni na tym etapie, oczywiście jeśli nie przeinwestują, bo taka obecność to też oczywiście ogromne wyrzeczenia i wymagania. Tak, tym bardziej, że Turcja no, boryka się z ogromnymi problemami gospodarczymi, więc zobaczymy, na ile będzie w stanie jakby inwestować w to, co jest. A na przykład w tym momencie tureckie firmy, które wchodzą do Afryki i tam inwestują, są na przykład zwolnione w Turcji z podatków. Więc to jest faktycznie taka duża pomoc rządowa w tym, żeby właśnie ten kontynent wchodzić. Co ciekawe, też, żeby drugą stronę państwu przybliżyć, to nie jest tak, że Turcja nic z tego nie ma od Pulse of Power, dlatego że na przykład dzięki właśnie głosom państw afrykańskich Turcja została w latach 2009-2011 wybrana członka niestałego Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc ona też korzysta z tego swojego pozytywnego wizerunku i pozytywnego odbierania. No przecież po coś to robi, bo nie robi tego bezinteresownie. Ale chciałabym Cię teraz zapytać o coś, co w ostatnim czasie stało się takim trochę języczkiem uwagi świata, czyli o ten region Sahelu, dlatego że Turcja, tutaj głównie o Nigr w tym wypadku, dlatego że Turcja w Nigrze była dość mocno zaangażowana, dlatego że ona w ogóle weszła do regionu Sahelu, licząc, że to, znaczy wiedząc, że to będzie ważny rejon rywalizacji, chcąc być w tym miejscu. I tą swoją politykę w dużej mierze właśnie oparła na Nigrze, dlatego że on był w percepcji tureckiej, no i w ogóle jakby wyjątkowo stabilny jak na ten obszar, dlatego tam wybudowała na przykład w 2019 roku szpital, planowała budowę uniwersytetu, budowała choćby nawet luksusowe hotele, ale też szkoły, jakby rozbudowała centra, sprzedawała broń. Nawet się mówi o tym, że może Turcji uda się również tam stworzyć swoją bazę militarną, no aż do puczu, który miał miejsce w lipcu, na który też tutaj zareagowała Turcja tak bardzo dyplomatycznie, właśnie odnosząc się do tego, że oczywiście no, pucz nie jest dobrym sposobem na przejęcie władzy, no, ale że ona tu przede wszystkim chciałaby pokoju na kontynencie. I chciałabym Cię po pierwsze zapytać o to, jak teraz wygląda sytuacja w Nigrze, dlaczego jest on tak bardzo cenny i jakby czy po tej zmianie, która jest, czyli po puczu, jest szansa na to, że znowu Nigr będzie współpracować z Turcją i tutaj nawiąże jakieś rozmowy. Tym bardziej, że niedawno, jeszcze przed całym puczem wojskowym, no był już prezydent Nigru, był w Turcji i były spotkania na tym wysokim szczeblu dyplomatycznym. Kwestia Nigru jest tak ciekawa, jak oczywiście i Mali, i Burkina Faso, czyli ten cały Sahel rozpadający się włącznie z Sudanem. Nie ukrywam, że kiedy dochodziło do zamachu stanu w 2021-2022 właśnie kolejno w Mali i Burkina Faso, byłem przekonany, że jest to moment wejścia Turcji, że to jest szansa dla Erdogana, no żeby też przed wyborami wzmocnił swoją pozycję i pokazał, że jednak jest tutaj w stanie rządzić i pokazać się, no żeby jednak to była ta szansa na takie wyczyszczenie sytuacji i być takim mediatorem między Rosją a Francją. Więc te wysiłki Turcji mając na celu stworzenie takiej dominującej pozycji na rynkach Afryki Zachodniej, no one są dobre w kontekście lokalnej produkcji i tych kwestii gospodarczych. Niemniej samo budowanie fabryki, czy to w Senegalu, czy w Burkina Faso, to jest za mało, jeśli chodzi o kwestie polityczne, dlatego że Francuzi, mając swoją operację Barkhane, walczą z dżihadystami, no mieli taką władzę, taki hub no, w całym G5 Sahel, no ale w tym momencie mamy Francję, która stoi w takim zapytaniu, co robić dalej, no i Ankara, tak jak dobrze powiedziałaś, no tutaj na ten moment jest przeciwna jakiejkolwiek interwencji ECOWAS-u czy innych państw, więc ona jest raczej zainteresowana podjęciem współpracy wojskowej z rządami Mali, Burkina Faso, z którymi rozmawia, choćby o kwestiach współpracy militarnej i właśnie z Nigrem. Więc jakakolwiek tutaj kooperacja, która ma na celu, no, mówiąc otwarcie, uderzenie w obecność hunty wojskowej, jaka ona by nie była, no to oznacza, że Ankara traci. Pamiętajmy, że też jest to cholernie mocny gracz, mówię tak dość mocno, podkreślając to słowo, dlatego że Libia no to jest przyczółek przecież Ankary po to, żeby mogła patrzeć na tą Afrykę, więc te jej zdolności ograniczają się do obecności. Jeśli Francja się wycofuje, no to
Oznacza to, że Rosja powinna być bardziej zaangażowana, więc Rosja będzie osłabiana w Kaukazie i Azji Centralnej. Znowu, po raz kolejny, dla wygody Turcji może ona wykorzystać swoją współpracę z krajami Afryki, ażeby pogłębiać relacje gospodarcze, no i też polityczne, no co może powstrzymywać w pewien sposób Rosję i Chiny. W tym momencie Niger jest jednym z partnerów Turcji, ale nie tak mocnym partnerem Turcji, jakim jest politycznie Ameryka. I tutaj możemy dostrzegać tę kwestię kluczową, czyli junta, która obaliła prezydenta Bazuma, no ona jest nastawiona w tym momencie na kooperację, która daje jej podtrzymanie tej władzy, więc kwestie gospodarcze z Turcją to jest jedno. Niemniej polityczne utrzymanie się na topie, to oznacza to, że musi władza pozostać. I tylko i wyłącznie porozumienie się z Amerykanami, no już z Francuzami nie ma takiej możliwości, pozwala utrzymać juntę. Jeśli mimo wszystko sprzeciwia się Turcja interwencji ECOWAS-u, no to automatycznie jest określana jako to wsparcie dla obecnie funkcjonującej junty, no bo w inny sposób jej nie możemy obalić. Możemy zgodzić się na tą propozycję generała Tsianiego, czyli ten 3-letni rząd przejściowy, no ale to tak czy inaczej dalej wypycha nam Francję. Więc na koniec dnia Turcja pozostaje obecnym graczem, które żadne z państw afrykańskich nie chce wypychać ze swojego kraju, bo zapewniają pewną stabilizację i pewną kwestię inwestycyjną. W związku z tym Turcja będzie dalej obecna w Nigrze, dlatego że jest obecna w Mali, w Burkina Faso. To oznacza, że nie jest postrzegana jako członek szeroko rozumianego Zachodu, tylko jaka możliwość do kooperacji na każdym poziomie. To oznacza po raz kolejny to, że Francja, tak samo kraje szeroko rozumianego Zachodu, muszą patrzeć, jak to wspomniałaś, ten języczek uwagi na Turcję jako sposób pewnego takiego tranzystora własnych potrzeb i kogoś, kto będzie w stanie no, przekazać część swoich potrzeb właśnie przez tego partnera tureckiego. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że Turcy nie są za bardzo zainteresowani tym, żeby dystrybuować potrzeby Zachodu w Afryce, ponieważ nie mają z tego korzyści. Muszą skupić się na swoich własnych wyzwaniach, których jest dużo z uwagi na trudną sytuację wewnętrzną w Turcji, jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, czyli inwestycje w Afryce to jest kolejne drenowanie Turcji, więc jeśli chodzi o Niger, wszelkie surowce no automatycznie będą odbierały też krajom Zachodu ich własne inwestycje. Pamiętajmy o tym, że szeroko rozumiana koalicja Zachodu to jest sojusz, niemniej w kwestiach gospodarczych automatycznie stajemy się rywalami. Tutaj jest podobnie. Chcąc współpracować z Nigrem, no kraje takie jak Francja czy Turcja w kwestiach gospodarczych będą ze sobą rywalizowały, więc to pogłębianie kooperacji ekonomicznej automatycznie stawia ich na dwóch przeciwległych biegunach. Dlatego sądzę, że Francja, będąc wyparta z Nigru, w jej miejsce angażuje się Turcja, tureckie przedsiębiorstwa, podtrzymanie tego braku kolonialnego bagażu. Jedyny problem jest taki, że Turcja nie jest zbyt chętna, żeby samodzielnie utrzymywać misje wojskowe, choćby w Nigrze. W Mali, w Burkina Faso, według liczb, które przedstawiają różni badacze, między 40 a 70% terytoriów może być pod kontrolą albo takim wpływem organizacji terrorystycznych. Więc też nie wydaje mi się, żeby Turcy za długo chcieli być w tych krajach afrykańskich, jeśli faktycznie w nich terroryści uderzą. Tutaj możemy kolejny raz liczyć na współpracę Stany Zjednoczone-Turcja i to by mnie bardzo ciekawiło, czy faktycznie do niej może dojść w Afryce w kontekście bezpieczeństwa, bo na ten moment mówię, Turcy nie chcą wysyłać swoich wojsk, oni wolą dostarczać broń do rządów afrykańskich i rządy afrykańskie się zmagają, niż koniecznie wysyłać swoje wojsko. No Francuzi wysłali blisko 6 tysięcy żołnierzy. Wątpię, że Turcy są w stanie to zrobić, nawet z Nigrem. W związku z tym będziemy oczekiwali raczej na to, że Turcja jak zawsze z bezpiecznej odległości będzie obserwowała, a później obstawi silniejszego konia, czy będzie to ta junta obecna, czy może powróci prezydent Zusasz, dalej będą dostarczali do niego produkty i prowadząc wymianę bilateralną. Tu się zgadzam z tym, że Turcy raczej nie wyślą swojego wojska, tym bardziej, że społecznie jest to bardzo źle w tym momencie w Turcji postrzegane, no bo tureckie wojsko jest zaangażowane no, w innych częściach świata, no, czy nawet nie świata, bo w Syrii, w Libii, ale wydaje się, że tureckie społeczeństwo już ma dość tej informacji o kolejnych męczennikach, którzy gdzieś cały czas giną.
na tych różnych frontach i jakby też uważają, że to nie są ich wojny, więc po co mają tam wysyłać swoje wojska, więc ten koszt polityczny dla Erdoana w tym momencie byłby chyba zbyt wysoki. Ale chciałam cię na koniec zapytać o to, no bo Turcja jakby w krajach Sahelu właśnie tak jak powiedziałeś współpracuje z różnymi państwami, no ale teraz no z uwagi właśnie na sytuację z tym Nigrem jest bardziej ostrożna, ale czy się, jak tobie się wydaje, jakby z którym państwem Turcja ma największe szanse współpracy teraz w tym regionie, żeby to był ten filar współpracy na inne państwa, które państwo wydaje się najbardziej stabilne i jakby chętne do tych rozmów i do współpracy, czy to w tym momencie ciężko określić? I drugie pytanie do tego, czy wydaje ci się, że jakby Turcja, no bo jakby w Afryce rywalizują różne państwa, no Chiny, Rosja silnie, no Francja, która jest coraz bardziej wypierana i trochę sobie z tym też no, musi jakoś poradzić no, w tej sytuacji, która jest. Czy jakby Turcja wchodząc tam może być jakąś przeciwwagą dla tych wpływów rosyjskich i chińskich, które w sumie byłyby lepszym wyjściem dla państw zachodnich, czy to jest jakby tak bardzo na wyrost w tym momencie powiedziane? To jest świetne pytanie i myślę, że moglibyśmy razem napisać genialny artykuł na ten temat, który by się dobrze klikał. Niemniej ja na Afrykę patrzę zawsze wielowarstwowo, dlatego że największy ten impact ma zawsze polityka. Czyli patrzymy, państwo jest obecne. Tylko co to oznacza? Dlatego że rzucaliśmy już dzisiaj liczbami i też podkreślaliśmy tą obecność Turcji. Też pamiętajmy o tym aspekcie społecznym. Więc sama obecność polityczna to jest za mało. Bardzo wiele kooperacji biznesowych, inwestycji, wydobycia surowców jest realizowanych przez państwa, których w ogóle tutaj nie wymieniliśmy dzisiaj. No choćby Kanada czy Japonia. I to są takie obecności, których nie widzimy polityczno-militarnie, a jednak te kraje zyskują swoją pozycją i w Afryce i także mają korzyści finansowe i mogą się angażować i są dobrze postrzegane w Afryce. Na pewno, no, ale odpowiadając na pytanie, może też nie będąc tego pewnym w 100%, ale raczej dostrzegając na podstawie dotychczasowej polityki, prezydent Erdogan i jego partia raczej wykluczają Sahel po tej serii wydarzeń. To jest po pierwsze. Niemniej, przesuwając się w dół, Nigeria jest dobrym miejscem do współpracy bardzo dla Erdogana. To samo Senegal. I tutaj wielokrotnie możemy natrafić, że ta relacja w Afryce Zachodniej jest najmocniejsza właśnie z Senegalem. To też jest dobre miejsce do obserwacji choćby sytuacji w samym Sahelu. I tutaj prezydent bardzo chętnie odnosi się jeszcze do Gambii, czyli takiego mniejszego gracza, no ale jest to jeden ze strategicznych partnerów Senegalu, więc automatycznie rozwija się tutaj ta szansa na współpracę. No też między Turcją a Algierią jest współpraca bardzo mocno ekonomiczna, to już bardziej Maghreb, ale rozwijanie wszelkich czy transportów logistycznych, czy dróg, autostrad, czy choćby nawet rurociągów przez Angolę, a w dół kontynentu, przez Algierię, a w dół kontynentu, to też właśnie wpływ Erdogana, więc świetna kooperacja ekonomiczna Algieria-Turcja. To jest bardzo ważny element i tu pamiętajmy, że znowu wchodzi ta kwestia no nagle znowu relacji z innymi państwami, czyli Algieria-Rosja, Algieria-Republika Francuska. Więc wymieniłbym Algierię, jeśli chodzi o Maghreb, ale o Afrykę to koniecznie Senegal. Angolę, dlatego że w 2021 roku doszło do intensyfikacji stosunków między Turcją a Angolą. Wizytę w Ankarze złożył oczywiście prezydent Lourenço, a odpłacił mu się tym właśnie w Luandzie prezydent Erdogan. I jest to z perspektywy angolskiej taki równorzędny partner. On raczej nie dominuje, ale jest to na równi z Chinami czy Rosją, więc to trzeba mieć na uwadze. No i na pewno pamiętajmy o misjach w Somalii, czyli druga strona kontynentu, to jest bardzo ważne. Tak samo o Sudanie. Więc te kraje, które mają najbardziej stabilną sytuację dla w tym momencie prezydenta Erdogana, to jest z pewnością Senegal, to jest Angola i może swoją pozycję budować także na Etiopii, tylko tam mogą być kwestie problematyczne takie jak religia.
Prawdą jest, że prezydent Erdogan i Turcja prezentują się jako tacy promotorzy wiary muzułmańskiej i tutaj finansują oczywiście działania w regionie. Tam też oczywiście są angażowane organizacje tureckie w wysiłki charytatywne, no ale to są w takich krajach, które no, mają to ryzyko polityczne, czy RPA, czy Mali. Więc jeśli miałbym stawiać na swoje top 3 współpracy, to na pewno top 5 może, to na pewno byłaby to Etiopia, byłaby to Angola, byłaby to Ghana, byłaby to Algieria i byłoby to RPA. Tak bym dostrzegał takie zaangażowanie Ankary. To jeśli chodzi o taką generalną współpracę, a współpracę militarną czy gospodarczą, w zależności od pojawiających się projektów, na pewno kredyty od Chińczyków mocno zaburzyły to postrzeganie Chin jako tego wielkiego inwestora, a jednocześnie rywalizacja francusko-rosyjsko-amerykańska też odpycha, dlatego że w tym momencie współpraca jakakolwiek no, ma ten impact polityczny. Sądzę, że Turcja jest przeciwwagą i jest taką czwartą siłą, której nie dostrzegamy. Jest to coś, co powinno być na naszej agendzie, dlatego że choćby Polska, patrząc na kooperację w Afryce, no musi mieć na uwadze obecność Turcji. Jest to też dla nas jakaś szansa, czy też może uwaga, jak można prowadzić swoje działania w Afryce, jak wykorzystywać ten brak bagażu kolonialnego, bo to jest coś, co Polska ma, i też w jaki sposób można powolutku rozwijać w ciągu 25 lat swoje możliwości. Chociażbym był bardzo ostrożny w przypadku Turcji, żeby nie przeszarżowali po prostu w Afryce, dlatego że jest to rynek dość trudny, zwłaszcza jeśli wchodzi się w kwestie polityczne i militarne. A to jest właśnie moment dla Turcji, gdzie na przestrzeni najbliższego roku będą musieli podjąć decyzję, czy chcą się zaangażować poza inwestycjami w przetwórstwo, wydobycie, transport jeszcze bardziej, czyli po prostu pokazać się militarno-politycznie w kluczowych regionach. A Niger niech będzie takim papierkiem lakmusowym, czy ta decyzja już zapadła, czy dalej prezydent Erdogan wstrzymuje się z tą kluczową kwestią. Ja mam nadzieję, że ta nasza rozmowa będzie taką inspiracją trochę myślenia o tym, jak ta sytuacja w Afryce wygląda, dostrzeżenia tego, że Turcja jest tam tym czwartym graczem, od którego można się trochę nauczyć, też trochę nauczyć się na błędach, ale też jakby wykorzystać nasze dobre polskie relacje z Turcją do tego, żeby też ugrać coś dla siebie, bo Turcja tak świetnie robi to, właśnie wykorzystuje swoje dobre relacje z różnymi krajami, żeby wykorzystać ich zaangażowanie w różnych częściach świata. Więc ja mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają, jakby dowiedzieli się wiele ciekawych informacji, podzielą się nimi, udostępnią, skomentują, polubią, a także po prostu trafi to i zainspiruje osoby, które chciałyby poszerzyć ten temat. Ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Chciałem się bardzo podziękować, wchodząc w słowo, ty mi podziękowałeś, dziękuję. Karolina robi świetną pracę, ambitną, taką dającą szansę na poszerzenie horyzontów i też budującą mnie jako osoba analityka, więc bardzo gratuluję i życzę miliardowych zasięgów. Dziękuję bardzo. Ja Państwu przypomnę, że moim Państwa gościem, rozmówcą był dzisiaj dr Aleksander Olech i polecam zaobserwować między innymi na Twitterze, żeby dowiedzieć się więcej właśnie o kwestiach afrykańskich, żeby dowiedzieć się więcej o polityce francuskiej. Jakby właśnie poszerzyć horyzonty i zainteresowania o kraje, które nie są tymi krajami, które przychodzą nam na myśl na początku, jeżeli myślimy o tym, o których krajach moglibyśmy przeczytać więcej albo dowiedzieć się więcej. Więc warto słuchać ekspertów. Więc ja jeszcze raz Ci dziękuję i dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas słuchali. Polecam kolejne odcinki i odszukanie też poprzednich odcinków, w tym mojej rozmowy razem właśnie z doktorem Aleksandrem Olechem dotyczącej relacji polsko-francuskich. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Czok też ekolasz, kłaniam się nisko.